Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpoczniemy nasze spotkanie. Spotkanie właśnie tutaj w Brzozowie. Także cieszymy się bardzo, że mimo wiadomo popołudniowy wieczór sobotni, można powiedzieć, że Państwo przybyliście na nasze spotkanie, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy. Ale w związku z tym, że spotkanie i ważny gość, dlatego w sposób szczególny chcę przywitać w imieniu wszystkich księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Witam serdecznie. Wszyscy księdza znamy jako autor wielu wspaniałych książek, przede wszystkim honorowy obywatel wielu miast, a jako w latach 80. kapelan Solidarności, ogromna odwaga, przede wszystkim wtedy, kiedy trzeba było bronić i walczyć o wolną Polskę. Dlatego na pewno chcę tutaj powiedzieć jeszcze dwa zdania od tego, że jak nie tak dawno ksiądz był w polskim parlamencie, 9 dni protestował z matkami dzieci niepełnosprawnych, za to też chcę bardzo serdecznie podziękować. Oczywiście ksiądz mówi, że gorsze warunki niż w stanie wojennym, bo tam przynajmniej na styropianie można było, a tutaj na betonie trudne warunki i tak dalej. Dlatego tym bardziej osoby kierowały właśnie różne listy i do mnie, jednego biura poselskiego. Także księży bardzo serdecznie to dziękujemy, bo ta pomoc naprawdę tym osobom najsłabszym na pewno się przyda. Dlatego w związku z tym, że te nasze spotkania mieliśmy dzisiaj w Krośnie, wczoraj mieliśmy w Ilmanowie, także dzisiaj właśnie w Brzozowie koniecznie chcieliśmy się z Państwem spotkać. Ja już oddam głos po prostu tutaj księdzu, aby rozpoczął swoją prelekcję, wykład autorski. Bardzo proszę księdza. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem po raz drugi w życiu w Brzozowie, bo miałem okazję tutaj w uroczystościach kresowych, które były w Przemyślu, było chyba 7 czy 8 lat temu, korzystać z gościnności księdza, nie wiem, czyli włata, czy prałata, Pudło. Tak, chyba dobrze. Infuła, tak? No, to już cieszę się, że został infułatem. Miałem okazję tutaj być, zwiedzać wasz kościół. O tyle mnie to interesowało, że to jest historyczna stolica diecezji przemyskiej. Tutaj bardzo często biskupi rezydowali przez wiele lat. Także poznałem trochę historię Brzozowa. Dzisiaj jestem drugi raz już w trochę innej roli. Już nie jako osoba zwiedzająca, zaciekawiona historią, ale też jako osoba, która ma powiedzieć Państwu parę słów na temat Kresów Wschodnich, ludobójstwa i obecnej sytuacji na Ukrainie. Zacznę może od tego, że historią interesuję się praktycznie od dziecka, bo moi nieżyjący rodzice pochodzili z Kresów. Ciągle słyszałem na temat Kresów i wydarzeń w czasie wojny. Później jako kleryk zacząłem tym jeszcze bardziej się interesować. Później także już jako ksiądz zajmowałem się pisaniem publikacji historycznych, także popularno-naukowych. Napisałem 11 książek. Tutaj jest 5 tych ostatnich, które dotyczą też i Kresów, i innych spraw bieżących. Natomiast na co dzień zajmuję się innymi sprawami, bo jestem proboszczem parafii ormiańsko-katolickiej dla Ormian katolików. Siedziba jest w Gliwicach, ale na terenie praktycznie Polski Południowej odprawiam msze święte. Tutaj przez kilka lat dojeżdżałem do Rzeszowa, do kościoła Podwyższenia Krzyża. Tam odprawiałem msze święte, czasami też w Przemyślu. Natomiast także prowadzę fundację imienia świętego brata Alberta, która prowadzi z kolei 30 ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. Więc ja na co dzień mam co robić ciągle jeszcze, ale ze względu na to, że bardzo dużo się teraz mówi i o rocznicy ludobójstwa, i o sytuacji na Ukrainie, skorzystałem tutaj z zaproszenia, żeby na Podkarpaciu również na ten temat mówić. Również trzeba pamiętać, że Podkarpacie jest bardzo związane z dawnym województwem lwowskim, bo przed wojną nie było województwa rzeszowskiego czy podkarpackiego, ale było województwo lwowskie, które sięgało tutaj po Jasło, Krosno, Brzozów tak samo, Rzeszów. W
w jaki sposób było to więc powiązanie z tymi terenami, które znajdują się obecnie za wschodnią naszą granicą. Może najpierw wyjaśnię pojęcie kresów, bo ono funkcjonuje bardzo mocno w literaturze. Ktokolwiek czytał o mnie Mieczem czy pana Wołodyńskiego, to wie. Ale dawne kresy to były tereny bardzo odległe. To były krańce Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Dzikie Pola, Krym, o którym tyle się teraz mówi, Zaporoże Kozackie, Sicz Kozacka. Natomiast później zaczęto tym określeniem, to określenie używać w stosunku do obecnej Ukrainy, ale także do Białorusi, Litwy. Nie jest to może poprawna nazwa, dlatego że no, kresami w dawnych wiekach to nie był ani Przemyśl, ani Lwów, ani nawet Berdyczów czy Kamieniec Podolski. No, to było o wiele dalej. Niemniej jednak tak się przyjęło mówić, że ziemię na wschód od rzeki Bug to jest teren Kresu Wschodnich. Co spowodowało tą straszliwą zbrodnię, która miała miejsce nie tylko na Wołyniu, ale także w dawnej Galicji Wschodniej, czyli Małopolsce Wschodniej, co było powodem, że doszło do takich strasznych wydarzeń. Tu trzeba by się cofnąć do XIX wieku, kiedy te tereny, na których my teraz się znajdujemy, należały do zaboru austriackiego. I Austriacy na zasadzie dzieli rządź, no szczuli dwie takie duże mniejszości przeciwko sobie. To chodziło konkretnie o to, że Rusinów, którzy przyjęli później nazwę Ukraińców, przeciwstawiano Polakom, bo jedna wspólnota i druga wspólnota miała swoje aspiracje, chciała autonomii, później wolnego państwa. No a Austriakom to było na rękę, żeby te wspólnoty przeciwko sobie występowały. I właśnie w Galicji Wschodniej, we Lwowie, jak i na innych terenach, narodził się nacjonalizm ukraiński, który w swojej ideologii odwoływał się do Kozaków. Kozacy no to był naród bardzo związany z kolei z Azją, mający wpływy tureckie, tatarskie. Pojęcie kozaka to było pojęcie człowieka, który jest wolny, ale który no, żadnych tam praw nie przestrzegał. I taki pierwszy konflikt polsko-ukraiński nastąpił 100 lat temu. Za parę miesięcy, nawet dokładnie za 3 miesiące, będziemy obchodzili 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej. Ta wojna światowa wywróciła do góry nogami wszystkie dotychczasowe plany, zamiary, zniosła granice. Ona dla Polski zakończyła się szczęśliwie, bo trzech naszych zaborców, Cesarstwo Austro-Węgierskie, Rosyjskie i Niemieckie, upadły. Natomiast konflikt rozpoczął się między Polakami a Ukraińcami o miasto Lwów, a także o Przemyśl, bo to były miasta zamieszkałe w większości przez Polaków, ale Austriacy, wycofując się, władzę przekazali właśnie Ukraińcom. Jeżeli ktoś bywa w Przemyślu, to widzi nad Sanem jest taki piękny pomnik Orląt Przemyskich. To byli młodzi ludzie, którzy walczyli o wolność Przemyśla właśnie z Ukraińcami w 1918 roku. Ale o wiele bardziej znani są ci, którzy walczyli we Lwowie, Orlęta Lwowscy. 1 listopada 1918 roku chwycili za broń i zaczęli walczyć. To byli młodzi chłopcy, dziewczęta, uczniowie szkół średnich. Najmłodszy żołnierz, który zginął z karabinem w ręku, miał zaledwie lat 9, więc to był chłopczyk z klasy trzeciej. Natomiast najmłodszy, który zyskał order Virtuti Militari, Antoś Pietrykiewicz, miał niespełna 14 lat, zresztą zmarł z odniesionych ran. I to bohaterstwo Orląt Włoskich spowodowało,
że Lwów został przyłączony do Polski. Ukraińcy nie za bardzo się z tym chcieli pogodzić. Część Ukraińców to akceptowała, część nie. I wtedy wśród Ukraińców powstała taka organizacja konspiracyjna OUN, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Na czele jednej z jej frakcji stanął Stepan Bandera, syn księdza grecko-katolickiego, który był wykształcony w Polsce, ale był bardzo antypolski. I właśnie Stepan Bandera podjął tą działalność, którą dzisiaj byśmy nazwali terrorystyczną, wymierzoną w państwo polskie. To były zamachy, zabójstwa. Między innymi przyczynił się do zabicia ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Tutaj dodam, że Pieracki pochodził też z nieodległych stron, bo urodził się w Gorlicach. Tam zresztą jest tam kiedyś w Nowym Sączu, Dom Kultury właśnie jest imienia Pierackiego. No państwo polskie oczywiście się z tym zgodzić nie mogło. Musiało zwalczać ruch banderowski. Natomiast komu to było na rękę? To było na rękę generalnie Niemcom, którzy słali broń, szkolili banderowców, wspierali finansowo, no bo Niemcy się spodziewali, że wcześniej czy później uderzą na Polskę i ten ruch banderowski będzie taką piątą kolumną, dywersanci, którzy uderzą od tyłu. I rzeczywiście w 1939 roku Polska została podzielona na pół, połowę zabrali Niemcy, połowę Rosjanie. No i Bandera wtedy uciekł na stronę niemiecką, do mojego rodzinnego miasta, do Krakowa, pod opiekę generalnego gubernatora Hansa Franka. I tutaj wspólnie z Romanem Szuchewiczem, późniejszym dowódcą UPA, zaczęli tworzyć oddziały kolaboranckie na żołdzie Hitlera, bataliony Nachtigali Rolland. I te bataliony w 1941 roku weszły jako pierwsze do Lwowa, dokonały straszliwych pogromów na Żydów, bo ruch banderowski był przede wszystkim bardzo antysemicki. Ukraińcy wzięli czynny udział w Holokauście, policja pomocnicza ukraińska wyłapywała Żydów, wielu Ukraińców było strażnikami w obozach koncentracyjnych. I rzeczywiście do roku 1942 pierwszymi ofiarami tego nacjonalizmu byli Żydzi. Oczywiście polscy obywatele żydowskiego pochodzenia. Natomiast pod koniec 1942 roku powstała UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, na czele której stanął Roman Szuchewicz. I oni rozpoczęli działalność wymierzoną przeciwko już Polakom, bo uważali, że wcześniej czy później Hitler przegra, na te tereny wejdzie Armia Czerwona, więc żeby wyrżnąć wszystkich tych, którzy nie są Ukraińcami, no trzeba po prostu bić, zabijać, mordować te niewinne ofiary. Te mordy rozpoczęły się w 1943 roku na Wołyniu i wszędzie mniej więcej schemat był ten sam, że w nocy otaczano w polskie wsie, tam było dużo polskich wsi. Pierwsza grupa, która wpadała, to mordowała wszystkich. Oprócz banderowców byli tam również tak zwani siekiernicy, czyli chłopi ukraińscy uzbrojeni w siekiery i widły, którzy mordowali. Później druga grupa, która rabowała to wszystko i trzecia, która podpalała. No i tak wieś po wsi. Powstało wówczas pojęcie czerwone noce, bo każdej nocy jakaś inna wieś była mordowana. Apogeum ludobójstwa na Wołyniu to był rok 1943, dokładnie 11 lipca, niedziela, krwawa niedziela. Banderowcy świadomie wybrali niedzielę, żeby wymordować Polaków w kościołach. Zaatakowali 100 miejscowości, konkretnie 100 kaplic. Większość była drewniana, więc je podpalano, płonęli ludzie żywcem. Jak były murowane, to wdzierały się oddziały UPA i wyrzynały tych ludzi w kościołach. No to były
dantejskie sceny. Bardzo wielu księży zostało zamordowanych przy odprawianiu mszy świętej. Niektórych w barbarzyński sposób zgładzono, na przykład ksiądz Karol Baran, wsadzono go do drewnianego koryta i żywcem przecięto piłą na pół. Na Wołyniu wymordowano w 1943 roku 60 tysięcy Polaków. Ale na tym się nie skończyło, bo już w lutym 1944 roku oddziały UPA z Wołynia przeszły do Małopolski Wschodniej, czyli do Galicji. Uderzyły tutaj na ziemię tarnopolską, później stanisławowską i lwowską. 28 lutego wymordowano dwie duże wsie. Hutę Pieniacką, tego dokonali SS Galicjen, byli SS-mani na żołdzie niemieckim, i Korościatem, wieś rodzinną moich dziadków, gdzie z kolei UPA wymordowała 150 tysięcy mieszkańców. I od wymordowania tych dwóch wsi zaczęło się kolejny etap ludobójstwa, który objął cały pas południowy tutaj powiatów i województw. Nie tylko 44, później 45, 6 i do 47, czyli do akcji Wisła. Dopiero akcja Wisła położyła kres temu ludobójstwu. Tutaj na południu Polski wymordowano około 100 tysięcy osób. Czyli łącznie z Wołyniem, no trudno to nawet określić, bo nie ma dokładnego policzenia, od 150 do 200 tysięcy Polaków. Dlaczego my to nazywamy ludobójstwo? Bo ludobójstwo to jest zagłada danego narodu tylko dlatego, że ktoś do tego narodu należy. Pierwsze ludobójstwo, jakie było w historii XX wieku, to było ludobójstwo Ormian. Przedwczoraj była 99. rocznica tego ludobójstwa. Ja napisałem zresztą dużo tekstów z tego powodu na Wirtualnej Polsce, czy piszę do portalu prawy.pl czy RMF24. No piszę tam właśnie felietony historyczne. Ktoś, jeżeli czyta te portale, to zauważy moje felietony, gdzie ja piszę o tej pierwszym ludobójstwie, jako Holokaust Ormian. W czasie wojny był oczywiście Holokaust Żydów. Były inne zbrodnie. I w te ludobójstwa wpisana jest także zbrodnia dokonana na Polakach przez UPA. Więc zabijano wszystkich, kobiety, dzieci, starców. Także tu nie było żadnej litości. Również burzono polskie kościoły, wsie całe. Dzisiaj na miejscu tych wsi na Wołyniu nie ma nic. Puste pola, lasy. Także ta cywilizacja polska została bardzo mocno zniszczona na tych terenach. Teraz ważne jest to, dlaczego, bo taki jest tytuł jednej z moich książek, Przemilczane ludobójstwo. Zresztą też jest tutaj moja książka, chodzi mi tylko o prawdę, gdzie ja w 6 rozdziale piszę, dlaczego się tak stało, że mija od tego 70 lat, a ciągle nikt nie chce powiedzieć prawdy na ten temat. Wszystkim chodzi o klasę polityczną. No są trzy takie powody według mnie. Po pierwsze, w czasach komunizmu było to bardzo niezręcznie mówić o tym, że Ukraińcy, którzy byli przecież w Związku Radzieckim, wymordowali Polaków. Dopuszczano jedynie książki czy filmy, które mówiły o Bieszczadach, więc tak by zamknięto to w ogóle do problemu Bieszczad. No tu jest ten słynny film Ogniomierz Kaleń, czy Zerwany Most, drugi taki film, czy Wilcze Echa. To ja jeszcze jako mały chłopiec te filmy oglądałem. No więc cokolwiek coś mówiono, ale Bieszczady, Bieszczady, nic więcej o Wołyniu. Później drugi powód, że w 89 roku no, zaczęto mówić prawdę o Katyniu, o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o syłkach na Sybir do Kazachstanu. Ale znowu poprawność polityczna, tym razem z powodu powstania niepodległego państwa ukraińskiego, była taka, żeby nie mówić o tych trudnych sytuacjach, że one się same rozwiążą. No oczywiście, jak to często bywa, te trudne sytuacje nigdy się same nie rozwiążą. One są zawsze skomplikowane i zawsze trzeba mówić prawdę i to powoduje rozwiązanie tych problemów.
No niestety w ciągu 25 lat Sejm Polski nie przyjął uchwały, która by jednoznacznie powiedziała o ludobójstwie i potępiła to ludobójstwo. W zeszłym roku była taka uchwała, ale zmieniono treść. Zamiast słowo ludobójstwo wprowadzono takie określenie czystki etniczne o znamionach ludobójstwa. Poddane to było głosowaniu i zabrakło zaledwie 10 głosów, żeby ta prawda wygrała. Tutaj wprawdzie głosowały niektóre partie takim zwartym szykiem, jak PiS, czy Solidarna Polska, czy PSL, czy SLD, część nawet grupy Gowina, byli za tą prawdą. No ale niestety Platforma Obywatelska i Ruch Palikota, no tu się świetnie dogadali, przegłosowali przeciwko temu. I to jest ten powód drugi, że ciągle te sytuacje polityczne, naciski polityków powodują, że się nie mówi prawdy na ten temat. A trzeci powód to jest to, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Nie tylko teraz, ale już 20 parę lat temu, nagle na zachodniej Ukrainie, a więc tuż obok Podkarpacia, tuż za Przemyślem, nagle się ten ruch banderowski odrodził. Symbolem są czerwono-czarne flagi. Czerwona krew, czarna ziemia. To jest flaga banderowska. Obala się wprawdzie pomniki Lenina, z czego ja się cieszę, ale w to miejsce akurat wkłada się pomniki Bandery, czyli zbrodniarza Romana Szuchewycza, SS Galicja. No i dzisiaj widzimy, że banderowcy w postaci partii Swoboda weszli bardzo mocno i do samorządu, dominują we Lwowie, w innych miastach i także do parlamentu kijowskiego, a ostatnio także do rządu. To jest bardzo niebezpieczne, że nowy rząd Arsenija Jaceniuka wprowadził tych banderowców. Ja jednego z tych banderowców znam osobiście. To jest obecny minister, pożal się Boże, minister ochrony środowiska, Andrii Mochnyk, którego ja 4 lata poznałem osobiście w Kijowie, gdzie on rozbijał, będąc szefem takiej bojówki swobody, konferencję prasową poświęconą ludobójstwu. No, tam krzyczano: Bandera nasz gieroj, Żydzi precz, Lachy do Warszawy. No i no, jaki ten minister dzisiaj będzie? No, teraz on się tam zna na tej ochronie środowiska. Tylko że no, zamiast się odciąć od tego ruchu banderowskiego, obecne władze tego nie robią. To jest też ten lęk Polaków przed tym, że no jeden diabeł zastąpi drugiego. Pozwoliłem sobie na takie określenie, że Putin to jest diabeł. On realizuje swoją politykę imperialną, zresztą widać jak to robi. Bez walki zajął prawie Krym, teraz się wepchał, czy próbuje się wepchać na Ukrainę Wschodnią. Europa nic nie robi, tylko coś tam powie i na tym się kończy w ogóle. Nie ma jakichś ruchów ze strony Europy. No więc mamy jedno zagrożenie, ale z drugiej strony, po stronie zachodniej jest zagrożenie ze strony ruchu banderowskiego, swobody. I wiemy, jak się te wybory odbędą, czy się w ogóle odbędą, kto wygra. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć wyraźnie, że rodziny pomordowanych na Kresach to nie tylko Polacy. Przecież banderowcy mordowali też Żydów, Ormian, moich przodków, Czechów, a także tych Ukraińców, którzy pomagali Polakom, bo byli tacy sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków, którzy pomagali Polakom. Więc te rodziny upominają się o prawdę. I to jest tak jak w warunkach do spowiedzi. Pierwsze warunek to jest szczera spowiedź. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odbył spowiedź i nie chciał rachunku zrobić sumienia. Więc tutaj jest też rozliczenie się z historią, prawda, powiedzenie, jak było, co się działo, dlaczego się to działo, ile osób zginęło, bo też nie wiemy, ile zginęło. I tego się właśnie rodziny upominają, że chcą dobrych relacji z Ukraińcami, ale w oparciu o prawdę. I druga sprawa, bardzo ważna, napisałem taki tekst zresztą do tygodnika Do Rzeczy, którym jest od pewnego czasu pisze,
to jest taki mój tekst, że drugi element to jest uczczenie ofiar. Bo do dzisiaj w wielu tych miejscach są zbiorowe mogiły, tak zwane doły śmierci, gdzie te ciała tych pozamordowanych w barbarzyński sposób ludzi wrzucono i do dzisiaj rząd polski nie tylko, że nie postawił tam pomnika, ale nawet zwykłego krzyża, chociaż to byli chrześcijanie. Więc trzeba uczcić te mogiły, oddać cześć, postawić także pamiątkowe tablice, czy to w polskich miejscowościach, czy tam na terenie Ukrainy i coś z tym zrobić. Niestety dzisiaj ciągle nie ma tego. No i takie podsumowanie moje, to jest to hasło, które jest na pomniku w Krakowie. Tam stanął pomnik ku czci pomordowanej na Kresach. Tak jest hasło. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiar. I tak jest motto moich książek i tych działań, żeby uczcić pamięć. Tu nie chodzi o zemstę, o przesuwanie granic, nawet o wsadzanie do więzień, bo ci ludzie, sprawcy już nie żyją na ogół. Tylko o to, żeby powiedzieć, że było takie ludobójstwo, należy potępić to ludobójstwo i również pozwolić uczcić ofiar. To jest takie moje wprowadzenie, bo ja rozumiem, że spotkanie autorskie to jest spotkanie, gdzie Państwo jako czytelnicy możecie zadawać pytania. Ja tylko tu wspomnę, jakie książki moje tutaj są. Z góry mówię, że książki są rozprowadzane jako cegiełki na Fundację Brata Alberta, więc to nie jest sprzedaż komercyjna. Tu też będą ulotki, odpisy jednoprocentowe, bo Fundacja tak ma umowy zawarte z wydawnictwami, że idzie to na cele charytatywne. No, książka najnowsza moja to jest personalnik subiektywny, który opisuje całą serię postaw, różnych postaci, współczesnych, także polityków, aktorów, artystów i tych ludzi, którzy się zajmują sprawami Kresów Wschodnich. Później książkę, dwie, które dotyczą bezpośrednio ludobójstwa. To jest Przemilczane ludobójstwo na Kresach i Nie zapomnij o Kresach. I książka także Chodzi mi tylko o prawdę, gdzie szósty rozdział jest poświęcony Banderze, postawie też Kościoła grecko-katolickiego wobec tych spraw, rozdział o Ormianach, o lustracji. No i ta książka, która jest wznowiona ostatnio, to Księża wobec bezpieki. Oczywiście prosiłbym o w miarę krótkie pytania, bo ja dzisiaj muszę wrócić do siebie pod Kraków, bo jutro mam niedzielę, jutro wielkie wydarzenie, beatyfikacja dwóch papieży, kanonizacja. No, pan poseł słusznie zwraca uwagę księdzu, że nie beatyfikacja, że ciągle się tak nie mogę przyzwyczaić, no, ale to kanonizacja. Cieszymy się z tego. Nawiasem mówiąc, napisałem taki tekst, który dzisiaj jest na portalu Wirtualna Polska, w dziale Historia, Jan XXIII, papież przełomu, uśmiechnięty papież, który dokonał przełomu, bo to jest przepiękna postać. My oczywiście cieszymy się z Jana Pawła II, wiadomo, ale Jan XXIII, no przepiękna postać, warta podkreślenia, więc ja muszę wrócić, więc pytania w miarę krótkie, ja postaram się krótko, w miarę odpowiedzi będę podpisywał. Oczywiście możecie Państwo dowolnie pytania zadawać, byle to były pytania, nie wypowiedzi całe, bo to już jest ciężko później dyskutować, tylko jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to teraz zachęcam do zadawania pytań. Szanowni Państwo, za chwileczkę właśnie przejdziemy do pytań, to może je tak dwa zdania, żeby ksiądz mógł właśnie trochę wody przepić, bo już widzimy zmierano kilka jeszcze spotkań przed spotkaniem w Krośnie, a też, tak jak wspomniałem wczoraj, że Państwo niejednokrotnie na pewno się zastanawiacie, że konflikt ksiądzu przyjechał i tak dalej, ale to się tak składa, że ja akurat jestem z Wiązownicy, z powiatu jarosławskiego, a tam właśnie moja miejscowość 17 kwietnia 1945 roku została spalona przez ukraińskich nacjonalistów. I w związku z tym, że moja mama dzisiaj ma 87 lat, wtedy miała 18, uciekała z palącego domu, to był stan spalony. Babcia raniła w głowę, bo chciała jeszcze wybywać, popuścić, później uciekała, podszczelona. No i okazuje się, że rzeczywiście tragedia dotknęła też dość mocno, bo brat mamy został zamordowany.
Natomiast ja nie ukrywam, że tak jak ksiądz wspomniał, że w tamtym roku brakło nam 10 głosów, można powiedzieć, 10 sprawiedliwych, którzy by rzeczywiście zagłosowali. Tamta uchwała by była podjęta przez polski parlament, ale wiadomo, pani tutaj Platforma tutaj się przeciwstawiła temu. Ja wtedy wystąpiłem, to było dokładnie 12 lipca, z Górnicy Sejmowej prosiłem właśnie pana premiera, nawet go ostrzegałem, bo co się stało, że dzień wcześniej, 11 lipca uchwaliliśmy jak gdyby na wszystkie poprawki, na komisji i tak dalej, ale na drugi dzień nagle są wszystkie odpadają, bo myśmy zgłosili jako Klub Solidarny Polski, ale potem okazało się, że te poprawki właśnie przepadały, więc w związku z tym jakieś natchnienie i poszedłem i głos zabrałem. No i okazuje się, że ja jak gdyby ostrzegałem pana premiera, że co się stało w ciągu tej, prawda, bo to było moje jak gdyby na myśli, że w ciągu jednej nocy zostało wszystko zmienione i tak dalej, więc ja go ostrzegałem w szczególności przed właśnie prawdopodobnie ktoś by wprowadził błąd, a na tej sali jest właśnie poseł, który go mógł wprowadzić błąd, a on pochodzi, jego ojciec z mojego terenu, z Laszek. I właśnie był w tej bandzie Mysniki, która napadła na moją rodzinną wieś, spaliła to 150 zabudowań. Okazuje się, że prawie 120 osób zostało wymordowanych, małe dzieci, kobiety. I dlatego ja ostrzegałem, bo wiedziałem, kto mógł wprowadzić błąd właśnie. I dlatego, dlaczego premier ma takie zdania. No i cały klub, prawda, Platformy. Więc w związku z tym, no nie udało mi się go jak gdyby ostrzegać twardo, przygłosowali. W związku z tym zostały tylko te znamiona, bo albo było ludobójstwo, albo nie było. Albo były mordy, albo ich nie było. No jak palone żywcem niewinne kobiety, dzieci, no przecież jakie miały szanse na obronę? Jak od 5 rano zostaliśmy na badnięcie jako miejscowość, w ciągu 2 godzin do 7 godziny już automatycznie spalona, wiesz, wymordowane tych ludzi. Ksiądz Józef Miś bronił tej miejscowości, kościoła w szczególności, że nie doszło do spalenia całkowitego. I w związku z tym można powiedzieć wydarzenia tragiczne, które jak gdyby dotknęły moją rodzinę, miejscowość, mój ojciec, rodzice, no w ogóle wywodzą się razem z Wiązownicy. Natomiast co się okazuje? No nie tak dawno na Podkarpaciu był pan premier, na pewno żeście widzieli, słyszeli, pokazywane było to przez różne media. No i pan premier pojechał do takiej miejscowości w gminie Choryniec, powiat lubaczowski, i właśnie nad grobem składał wieniec, kwiaty. No, dodawał hołd tym pomordowanym, to było miejscowości Rudka. Tamta wieś została też wtedy cała spalona, 58 osób zamordowanych. Ale to pokazuje pewną hipokryzję, no bo skoro nie tak dawno, kilka miesięcy wstecz, nie upamiętnił jak gdyby tych, nie nazwał jak gdyby tamtych wydarzeń, tak jakie one były, tylko prawda, jakoś od tego uciekał. A teraz nagle przyjeżdża, prawda, i tak dalej. To wszystko pokazuje pewną hipokryzję, czyli albo jesteśmy Polakami, patriotami, albo nie, albo dajemy tylko posłom, no bo wiadomo, jedne wybory, za chwilę będą drugie, trzecie, czwarte i tylko po to najprawdopodobniej to było robione. Więc w związku z tym, no ja jak go ostrzegałem przed posłem, to ten poseł się nazywał Miron Sycz. Ja wcześniej o tym nie mówiłem, ale potem wiadomo, to wszystko wyszło na jaw. On przez 2 miesiące chodził taki strój, a potem nagle doszedł, prawda, jak te rozruchy, prawda, na Ukrainie i tak dalej. On pierwsze skrzypce ze Schetyną, prawda, Buzek, inni tam jeździli i tak dalej, jeszcze innych formacji politycy. Oczywiście to niepotrzebnie, ale bo bez żadnych jak gdyby konkretnych umocowań Unii Europejskiej czy też Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko prawda na własną rękę. I w związku z tym, no wiadomo, że jego ojciec w tej bandzie był, bo dostał karę śmierci, prawda, za te działania, a potem zamieniony został to na 15 lat więzienia i tak dalej. Dlatego no, mi bardzo było przykro, bo ten poseł nie jest w parlamencie dzisiaj, tak? On przede wszystkim nazywał, jak gdyby, no nie pozwolił przede wszystkim, żeby upamiętnić się wydarzenia 65. rocznicy na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, zabrano wręcz to wojewodzie w Warmii i Mazurach. I tutaj nie ukrywam, że on też jak gdyby no, miał pretensje do tego, że do akcji Wisła, że to było ludobójstwo, a nie to, co się działo na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej. A przede wszystkim mówił Przemek Powiedz, że on jest dumny ze swego ojca, który go wychowywał w nienawiści do Polaków. I tak sobie myślę, no jak może być taki człowiek w parlamencie polskim? Dlaczego polski premier nic nie robi? Niejednokrotnie wzywałem, apelowałem, pisałem do różne, prawda, moje petycje, listy, pisma, ale to jak gdyby kamieniem o ścianę nic to nie dawało. Ale szanowni Państwo, tak to mniej więcej chciałem krótko Państwu przedstawić, dlaczego niejednokrotnie takie są decyzje podejmowane, bo jeśli on pełni funkcję, ten prawda poseł, jak gdyby jest szefem Sejmowej Komisji Mniejszości Etnicznych Narodowych, prawda, w Parlamencie Polskim, to ma ważny wpływ na kształtowanie obecnej jak gdyby polityki, prawda, polskiego rządu. No i takie będą, prawda, dzisiaj owoce, jakie, prawda, ich czyny. Więc w związku z tym jest to przykre, dla mnie bardzo bolesne. Ja wtedy powiedziałem to, co czułem, serce mi podyktowało, ale przede wszystkim też i w związku z tym nie ukrywam, że w mojej miejscowości rodzinnej, kiedy mówimy o pamiętnieniu, ksiądz tutaj wspominał, to ja też przez 6 lat, bo były 2 komitety i w końcu powstał trzeci,
po 6 latach udało się pamiętnić tą tragedię i na murach kościoła wybudowaliśmy tablicę, która właśnie mówi o tamtych tragicznych wydarzeniach, ale wiadomo, że mimo to, że na cmentarzu znajdują się groby, ponad 30 grobów, dwie mogiły zbiorowe i tam z napisami zginęli z rąk bandy UPA. No i jakoś miejscowa władza blokowała, totalnie nie chcieli się zgodzić na to, aby to pamięć. No przecież taka prosta, jak gdyby sprawa, no przecież upamiętnijmy na cmentarzu komunalnym i tak dalej, oddajmy hołd tym ludziom, przecież ile zwłok spalonych tych ciał i tak dalej, czyli zginęło prawie 120 osób, 32 groby, dwie zbiorowe mogiły, nawet jakby było po 20 ciał, po prostu tego ekshumacji nie zrobił, to gdzie reszta ciała, prawda, spalone są w domach, prawda, 150 domów i tak dalej. To pokazuje, że 70 lat, prawda, po tamtych tragicznych wydarzeniach i ciężko, prawda, w wolnej Polsce, jak gdyby takie, prawda, tematy pamięci, bardzo ważne i praktycznie historyczne, ale jak gdyby ta elita milczy dzisiaj, o, a jak gdyby, no nie wiem, no to nabrała usta, wody w usta i praktycznie nie wolno o tym mówić, no przez 70 lat, no, przede wszystkim zginęło prawie 200 tysięcy ludzi, tak? No przede wszystkim, ja wiem, Katyn, Charków, prawda, Bykownia, tak, no to wiadomo, ponad 20 tysięcy polskich oficerów, księży czy milicjantów. Ale tutaj, no, nie ukrywam, że to zwykli ludzie i tak dalej, prości, może dlatego nie chcą, bo co, no, ale to był też człowiek, tak, więc 200 tysięcy ludzi, jak można o tym nie pamiętać. Dlatego to jest przykre i po prostu na dzień dzisiejszy, naprawdę, dla mnie niezrozumienie. Ale szanowni Państwo, ja tak chciałem tylko, aby ksiądz trochę pogadał, też wiadomo, dużo mówił dzisiaj, ale może przejdźmy do pytań, bo ksiądz jest dzisiaj honorowym gościem tutaj w Brzozowie, może macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie, będziemy, ksiądz na pewno odpowiada na różne, nawet i polityczne. Proszę pana. Może ja tam. Proszę. Jak według księdza powinna wyglądać polityka w stosunku do Ukrainy i czy Polska powinna wychodzić tak jak teraz to robi przed szereg w stosunku do władz Ukrainy i być jakimś tutaj, nie wiem, rozjemcą konfliktu między Rosją a Ukrainą? Czyli powinniśmy może stać z boku, tak jak większość narodów Europy Zachodniej i po prostu czekać na rozwój sytuacji, a nie wychodzić przed szereg, bo przecież my też tracimy bardzo dużo przez to. Tak, no to jest kilka pytań zarazem w jednym pytaniu, więc może najpierw, jak ja sobie wyobrażam te relacje, więc oczywiście pozytywną rzeczą jest to, że powstała niepodległa Ukraina, bo w pewien sposób się spełnił sen Józefa Piłsudskiego, który marzył o tym, żeby między Polską a Rosją był pas państw buforowych. No, słowo bufor jest bardzo takie nieprzyjemne słowo, ale jemu chodziło o to, żeby no, rozdzielały nas inne państwa od Rosji. I po upadku Związku Radzieckiego, no rzeczywiście się spełnił ten sen, bo my mamy wprawdzie granicę z Okręgiem Królewieckim, Kaliningradzkim, ale już nie taką szeroką granicę. Natomiast no, niebezpieczną rzeczą są te tendencje na Ukrainie. I tutaj właśnie widzę, że od 20 paru lat no, nie ma jakiejś mądrej koncepcji, jak należy z tym postępować, bo wtedy, kiedy rósł w siłę ruch banderowski, kiedy stawiano pomniki Banderze, dochodziła do władzy swoboda w samorządach, no w ogóle władze polskie nie reagowały na to. A dlaczego powinny reagować? Bo tam mieszka duża mniejszość polska i teraz takie Węgry, na przykład mały kraj, ciągle się interesuje mniejszością węgierską na Ukrainie, na Rusi Zakarpackiej. Żydzi ciągle się interesują mniejszością żydowską w różnych krajach. Niemcy się interesują mniejszością niemiecką w Polsce, a my ciągle uważamy, że tak jakby Polaków nie było tam. Znaczy mówię my w znaczeniu rząd polski. I rzeczywiście stało się źle, że nie wspiera się tych Polaków. Oni są pozbawieni opieki państwa polskiego. A Polaków jest bardzo dużo na Ukrainie. To jest około co najmniej 500 000, jak nie więcej. Poza tym relacje powinny być oparte o prawdę, więc żadnego interesu rząd polski nie ma w tym, żeby ukrywać prawdę o ludobójstwie. Odwrotnie, powinien mówić, tak, było ludobójstwo, UPA to była organizacja przestępcza. Natomiast to, co się obecnie dzieje, no to jest dla mnie żenujące. Jadą politycy tam polscy. Po co?
żeby pokrzyczeć sobie na Majdanie, wyjść na trybunę i krzyknąć po banderowsku sława Ukrainie i odpowiedź jest herojem, sława bohaterom. No jak nic, UPA, ISS, Galicja. I zresztą znam głosy i Polaków, i Ukraińców tam mieszkających, którzy mówią, no polski polityk, no już nie chcę mówić o nazwiskach, bo wiemy, kto tam jeździł, nie tylko z jednej partii, przyjeżdża wygodnym samolotem, idzie na Majdan, pokrzyczy, bo są kamery telewizyjne i tego samego dnia wsiada w samolot i wraca do Polski. Albo jakaś pani poseł, co przywozi parę tam słoików, czy tam wiaderek, nie wiem, czym to ona miała, z bigosem, rozdaje bigos, robią jej zdjęcia. No świetna, wspaniała, miłosierna pani poseł rozdała bigos na Majdanie. To wszystko powoduje również, że Polska staje się stroną. I tutaj pan już nawet w pytaniu zawarł trochę tezę, z którą ja się zgadzam, że Polska wszystkim nie powinna wychodzić przed szereg. Proszę zauważyć, Francuzi, Niemcy nie jadą na Majdan i nie krzyczą sława Ukrainy, bo oni dobrze wiedzą, że to jeszcze wszystko jest jeden wielki kocioł. I Polska nie powinna tam ingerować, wchodzić, bo my nawet nie mamy na to żadnych możliwości. Czy Putin się przestraszy jakiejś polskiej uchwały w Sejmie, czy polityka polskiego? Nie przestraszy się. Odwrotnie, może spowodować to, że będzie to wymierzone w Polskę. No jest i embargo, no, na tą słynną wieprzowinę ciągle jest problem sprzedania. Jest też nie wiadomo, jak jeszcze ten kryzys uderzy w gospodarkę polską. I mądrość jednak polityków zachodnioeuropejskich jest taka, żeby się nie angażować. Proszę zauważyć też, że wcale Europa się nie pali do tego, żeby umierać za Krym. Jak został Krym zajęty? Oczywiście to jest draństwo, to co się stało. Ale Krym został zajęty praktycznie bez wystrzału. Nie było z tego powodu jakichś działań Unii Europejskiej czy NATO. Teraz znowu wchodzi Putin na Ukrainę Wschodnią. To jest źle oczywiście, że wchodzi. Jestem temu przeciwny. Tylko czy Europa chce walczyć o Ukrainę Wschodnią? Ja dzisiaj jadąc samochodem słyszałem taki komentarz, i to zresztą polityka francuskiego, który mówił o tym, tłumacząc się był na polski, że Francuzi nie mają żadnego interesu w tym. No a czy mieli interes w czymś innym, więc nagle, jaką potęgą jest Polska, żeby się teraz pchać w te sprawy? Poza tym strona militarna, no ja jestem duchownym, ale byłem przecież 2 lata w Chysku jako kleryk. Wtedy był taki obowiązek, to nas straszyli ciągle Bundeswehrą, tak? Ale jakieś wojsko było. Lepsze, gorsze, ale jakieś było. A teraz już wojska w Polsce, no to już prawie, że nie ma. I przylatują teraz samoloty amerykańskie z Kanady, będą nas bronić. To jest takie trochę śmieszne. No. Jak się nie ma wojska, samolotów swoich, to nie ma co zadzierać z kimś groźniejszym, który ma dość silną armię. Więc podsumowując, uważam, że należy bronić interesów Polaków mieszkających na Ukrainie. To jest pierwszy, podstawowy interes państwa polskiego. Po drugie, być przygotowanym na wszystko, co może się stać. A więc fala uchodźców, jakieś inne rzeczy, rozpad Ukrainy, niestety to idzie w kierunku rozpadu, a nie angażować się w ten sposób, że się opowiadamy po jednej stronie i angażujemy. No tutaj też, jeżeli już musimy mówić o politykach, no pan Tusk sobie przywiózł tego boksera Kliczkę i tam wchodzi na konwencję partii politycznej. Przecież to jest wszystko pod kamerę telewizyjną. To jest wszystko pod kampanię wyborczą w Polsce. I Kliczko przychodzi i on co jest przyjaciel Polski, a Polska będzie broniła Kliczkę. No to są takie nienormalne rzeczy w tym wszystkim. I stało się moim zdaniem źle. A sytuacja, że się ktoś na Majdanie pokazuje na tle czerwono-czarny flag banderowski, no jest skandaliczne. I to, że ktoś tam wyszedł i zresztą kilku to polityków zrobiło i krzyczy po banderowsku sława Ukrainie, herojom sława, jest też skandaliczną rzeczą. No nie wierzę, żeby żaden Niemiec tego nie zrobił. Żaden
przedstawiciel państwa Izrael też nie pojechał na ten Majdan, bo oni się martwią o mniejszość żydowską na Ukrainie. I to jest jakby problem, a nie to, czy wygra ten, czy tamten, bo to wtedy dopiero jak wygra, dopiero się prowadzi jakieś działania dyplomatyczne. Polska niepotrzebnie stała się stroną tego konfliktu i myślę, że niestety będzie płaciła za to cenę. Prosimy kolejne pytanie. Bardzo proszę. Może trzy króciutkie. Pierwsze, na ile młodzi Ukraińcy, którzy wchodzą do tego ruchu nacjonalistów ukraińskich, zdają sobie sprawę z tego, co robili ich przodkowie? Drugie pytanie. Czy są na Ukrainie, zdaniem księdza, liczące się środowiska społeczne, polityczne, z którymi można nawiązać dialog i może być z tego coś dobrego? No i może tyle. No, trzeba powiedzieć, że Ukraińcy są nieprawdopodobnie podzieleni od każdej strony, bo w ogóle mówienie, że jest jeden naród ukraiński, jest nieprawdziwe, bo Ukrainę przede wszystkim nie zamieszkują tylko Ukraińcy, tylko jest dużo innych narodowości, no co najmniej 1/5 to są Rosjanie rodowici. Poza tym przynajmniej połowa Ukraińców mówi na co dzień po rosyjsku, więc on ma nawet jak mówi z Ukraińcem, to mówi po rosyjsku. Są oprócz tego jeszcze bardzo wiele innych mniejszości, oprócz Polaków, Węgrzy, Rumuni. Więc w ciągu tych 20 paru lat niestety nie wykształciło się jedno społeczeństwo. Ono jest bardzo właśnie też podzielone od strony wyznaniowej. Cerkiew jest rozbita na trzy części, czy cztery. Podzielone jest historycznie. Kim innym są Ukraińcy, choćby z Odessy, które jest miastem Rosji, założonym przez Rosjan. Kim innym są Ukraińcy z Lwowa, kim innym są mieszkańcy Charkowa. I teraz gdzie się ten ruch banderowski na nowo rozwija? No właśnie na tych terenach dawnego zaboru austriackiego, czyli dawna Galicja Wschodnia, czyli Małopolska Wschodnia. I tam rzeczywiście ta indoktrynacja młodych ludzi jest ogromna. Ale mam rodzinę w Żytomierzu i kiedy nieraz ich pytałem jeszcze przed tym Majdanem, co tam się dzieje, to oni mówią, tam nikt nie wie, kto to jest Bandera. Znaczy rzeczywiście tamta ideologia banderowska nie dotarła. Na wschodzie oczywiście też nie. I pewna część Ukraińców, niewielka, ja myślę o młodym pokoleniu, albo nie wie, albo w ogóle nie chce wiedzieć, co się działo, a część z kolei odwołuje się do banderowców jako no do tych, którzy są ich bohaterami. Tutaj ten podział na pewno jest. Natomiast niebezpieczeństwo takie się pojawiło na Majdanie, że na początku ten ruch był bardzo taki proeuropejski, kolorowy, taki protest song, tak? A nagle momentalnie się pojawili banderowcy. Czerwono-czarne flagi, te sotnie, portrety Bandery. To nie była przeważająca siła. Ale na przykład prawy sektor, no to już jest probanderowski. Wszystkie hasła są antypolskie, antysemickie, a równocześnie proniemieckie. I tu trzeba zawsze zwrócić uwagę, że oni są bardzo proniemieccy. I teraz, czy obecny rząd da sobie radę z tym? No widzimy, że nie za bardzo daje sobie radę. Wprawdzie doszło do zastrzelenia tego aktywisty z prawego sektora, się nazywał tam Muzyczko, to miasto Równe na Wołyniu. Ale do czego to dochodzi? To nie Putin strzela do tego prawego sektora, to strzelają już ci nowi milicjanci. Czyli to pokazuje, że my możemy mieć do czynienia z niesamowitymi podziałami obecnej władzy również, bo się ten prawy sektor to jest nie do opanowania. No nie wierzę, żeby oni się dali tam spacyfikować momentalnie. Z kim należy rozmawiać? Ja miałem początkowo taką nadzieję, może złudną, interesuję się tym, więc dużo czytam na ten temat i rozmawiam, że ten Arsenij Jaceniuk to jest taki środek, ale on też popełnił błąd, bo wciągnął tych banderowców do rządu, co moim zdaniem dał amunicję Putinowi. Natomiast ten bokser Kliczko, proszę zauważyć, też wydawał się, może wydaje się nawet być rozsądny, bo on nie wszedł do tego rządu. Czyli on się odciął od tego wszystkiego. Ta partia Udar, czyli Cios, nie weszła do rządu. Nie chce kandydować na prezydenta, czyli on widzę wyraźnie, on jest zresztą proniemiecki, bo ostatnie 20 lat w Niemczech mieszkał,
nawet nie umie po ukraińsku mówić w ogóle, tylko po rosyjsku i po niemiecku. To też jest bardzo znamienne. No też się zachowuje dziwnie. Ja myślę, że ten kocioł dopiero się kipi. Tam wyjdą różne i pozytywne, i negatywne rzeczy. Dzisiaj nie umiałbym wskazać. Jeszcze taka ta partia UDAR, czy Matki Wszczyna, czy to znaczy po ukraińsku ojczyzna, to one może są jako takie jeszcze do strawienia. Ale zobaczmy panią Tymoszenko. No. Przecież ona sama zniszczyła tą pomarańczową rewolucję. Poszła za afery gospodarcze. Jakim cudem ona się tych miliardów dorobiła? I też i Ukraińcy nie chcą. Ona już wychodzi tam, już bić się, bić tego. Od razu na szpilkach koniecznie, bo to musi się pokazać. Na tym, na szpilkach tam wyszła i od razu bić się, tak? I ona już chce być prezydentem. No to jak ktoś jest rozsądny, to wie, że te kobiety nie dopuszczą, bo ona podpali to wszystko od nowa, tak? Ale broni swoich interesów gospodarczych, a nie wolności narodowej. Więc myślę, że w tej chwili byłoby bardzo ciężko wskazać, niemniej trzeba odcinać się od dwóch skrajności. To tak jak mówił Korwin-Mikke kiedyś. Ja nie popieram Korwina, więc to proszę nie traktować, że jest to propaganda na jego rzecz, ale użył kiedyś takiego kapitalnego określenia, że jest to wybór między dżumą a cholerą. Tak? Dżumą jest Putin, cholerą są banderowcy, więc trzeba te dwie skrajności ciąć, a szukać środka i trzeba wierzyć, czy trzeba działać w tym kierunku też, żeby jednak ten jakiś centrum się pojawiło, proeuropejskie, ale nie takie nacjonalistyczne, jakim jest swoboda w tej chwili. Prosimy kolejne pytanie. Proszę. Ja bym chciała się dowiedzieć, jak pan się zapatruje na taką, no może pan to jest ustawą, czy Biden był sterowany może być przez oligarchów, tym, że Poroszenko to jest kandydata króla czekolady. Tak, król czekolady. Kolejny też właśnie bohater w cudzysłowie, bo jak ten człowiek dorobił się pieniędzy. No, tam właśnie, proszę panią, tutaj pani porusza temat, który jest nie tyle zagadką, co już jest chyba rozpisany dość dobrze. To sprawa oligarchów. Na czym to wszystko polega? Że, ja to powiem w dwóch zdaniach po prostu, bo nie chcę wchodzić w te tematy polityczno-ekonomiczne. Że tam się wytworzyła gwałtownie kasta ludzi bogatych, byłych członków partii komunistycznej, powiązanych z mafią, którzy dorobili się gigantycznych pieniędzy. I de facto oni rządzą Ukrainą. Jeżeli tam był taki, jest nadal na Ukrainie wschodniej, zresztą z pochodzenia muzułmanin, Tatar, który wybudował stadion za 40 milionów dolarów na euro, to ja nie wierzę, żeby nawet w Stanach Zjednoczonych był ktoś, kto dojdzie do takich pieniędzy. Tam całe pokolenia pracowały na to. A on to w 20 lat doszedł do tego. No to samo to pokazuje. I myślę, że dużo zła robią ci oligarchowie, bo oni raz jednych popierają, raz nie. Na pewno Majdan był finansowany. Czy przez króla czekolady, czy przez kogoś innego. Przecież tam siedzą parę miesięcy, nie chodzą do pracy, mają wszystko, co chcą, więc to widać wyraźnie, że to jest finansowane. Kiedyś popierali Juszczenkę, później Janukowycza. Przez Janukowycz nie został przywieziony z Marsa czy z Chin. On został wybrany kartką wyborczą przez samych Ukraińców. Był popierany przez tych oligarchów. Teraz zmienili zdanie, będą popierali kogoś innego. Więc rzeczywiście tam za sznurki z jednej strony próbuje pociągać Putin, z drugiej strony pani Merkel, która ma też interesy niemieckie na Ukrainie, a ci oligarchowie w tą stronę. Tylko na tym tle wychodzi naiwność tych polityków z Polski czy z Europy, którzy myślą, że oni pojadą na Majdan, krzykną, to wtedy wszyscy będą po ich stronie. To jest naiwność. Dzisiaj rzeczywiście ci oligarchowie mogą zadecydować, czy Ukraina pozostanie w jednym kawałku, czy też pójdzie w kierunku Jugosławii i podzieli się na kilka kawałków. Ja niestety jestem pesymistą. Z jednej strony wolałbym, żeby została Ukraina w jednym kawałku, bo wtedy jest to duży kraj, partner dla Europy, wielokulturowy i mający pewne przeciwwagi. Ale byłem 20 parę lat temu w Jugosławii z pomocą humanitarną.
Byłem kilkakrotnie, widziałem, jak się dzieje. Piękna Jugosławia, kraj bardzo podobny zresztą mentalnością do Polski, rozbił się na 7 państw. I to niestety Putin chyba robi dokładnie to samo w tej chwili na Ukrainie. On to chce pokawałkować. I może się okazać, że temu jakiemuś tam królowi czekolady czy czegoś innym będzie się opłacało mieć swój kawałek, nie? Ukrainy. No to jest niestety bardzo niebezpieczny scenariusz, bo my tutaj, zwłaszcza państwo jako mieszkańcy Podkarpacza, nie będziecie graniczyli z dużą Ukrainą demokratyczną, tylko z takim państewkiem malutkim Hałyczyna, czyli Galicja z banderowcami na czele. To jest najgorszy wariant, jaki mógłby powstać. Dlatego jeszcze chcę wierzyć, że jeszcze może dojdzie do jakiegoś opamiętania i nie dojdzie do rozpadu Ukrainy, tak jak Jugosławii. Prosimy, kolejne pytanie. Może jedno pytanie. Jaki jest stosunek mniejszości ukraińskiej w Polsce do sprawy zbrodni ludobójstwa na Wołyniu? No to jest bardzo też temat jasno określony, bo może państwo widzieliście w TVP Historia, już kilkakrotnie był powtarzany taki panel dyskusyjny, w którym brałem udział ja, pani Ewa Siewaszko, świetna autorka książki o ludobójstwie, i pan Petro Tyma, szef Związku Ukraińców w Polsce, który oczywiście tam reprezentował pogląd rozmywający całe ludobójstwo i cały czas nas kontrował. I kiedy kończył się program, ja świadomie zadałem mu takie pytanie: panie prezesie czy przewodniczący, czy to, co było na Wołyniu w 1943 roku, było ludobójstwem czy nie? I on powiedział, że nie. I ja myślę, że to jest wykładnia części, może nie większości, ale części społeczeństwa ukraińskiego, które mieszka w Polsce, które nie uznaje tego za ludobójstwo. Więc to jest też problem dla państwa polskiego, że z jednej strony mniejszości narodowe w Polsce mają no, duże przywileje. Ja nie jestem temu przeciwny, jeżeli dojdzie na cele charytatywne, znaczy może edukacyjne, oświatowe, kulturalne, proszę bardzo, czy Romowie, czy Niemcy, czy Ukraińcy, niech mają swoje festiwale, swoje szkoły. Ale właśnie mniejszość ukraińska, ja byłem w komisji rządowej mniejszości i rządu, tam jako przedstawiciel mniejszości ormiańskiej, no to mniejszość ukraińska w Polsce ma co chce. Jak pączek maśle. Polacy na Ukrainie nie mają nic, a Ukraińcy w Polsce mają co chcą. I jeżeli oni tego nie szanują i mówią wprost, że nie było ludobójstwa, no to też jest pytanie, do czego taka polityka prowadzi, tak? No jeżeli by ktoś w państwie Izrael, niezależnie jakiej jest narodowości, powiedział, że Holokaust nie był ludobójstwem, to by go starli z powierzchni ziemi. Może nie fizycznie, chociaż może i fizycznie. Mossad, ale po prostu by taki polityk nie istniał. A w Polsce się mówi rzecz nieprawdziwą. Przewodniczący związku, który bierze ogromną kasę od państwa polskiego i mówi, że nie było ludobójstwa. No to to już jest coś, co rzeczywiście może być powodem następnego konfliktu. Ja nieraz spotykam się na różnych spotkaniach. Zawsze mnie zaskakuje jedna rzecz. Ja rozumiem, że się możemy różnić poglądami, tak? Ale jeżeli ktoś reprezentuje mniejszość i on ma nieprawdopodobną butę i arogancję, no to chyba też jest coś nie tak w tym wszystkim. Że miałem takie spotkania, że ktoś tam mówi, nieprawda, to, tego, wszystko. Czyli widać, że tam jest zero pokory, zero jakiegoś empatii dla tych rodzin pomordowanych, bo no, przez pewien szacunek dla tych rodzin pomordowanych. No, nie można tak wszystkiego nagle negować i mówić, że to wszystko nieprawda. No to jest taka propaganda i myślę, że tutaj państwo polskie popełnia też błąd, że jakby nie godzi się na to, że ktoś publicznie może zaprzeczyć istnieniu ludobójstwa. To jest nie do pomyślenia według mnie w innych krajach. No ale taka osoba zapraszana jest do telewizji. No ja rozumiem, no jest zapraszana. Jest, to znaczy, ja pamiętam, był taki panel parę lat temu, kiedy Piotr Tyma odmówił udziału
w tym panelu. Teraz poszedł porozum do głowy, no bo ja to często piętnowałem, że nie ma odwagi stanąć oko w oko z panią Siemaszką i mną. Przyjął, ale możecie to państwo przesłuchać. Ja byłem zaskoczony czym, bo ja myślałem tak, że to będzie dyskusja typu tak, siak, jakieś uwarunkowania, ale on reprezentował postawę, bo buty, ciąć, tak? Czyli ktoś, kto byłby przedstawicielem mniejszości niemieckiej i mówił o Holokauście Żydów, to on by trochę pokory miał do tego, tak? Że my Niemcy wymordowaliśmy tych Żydów czy Polaków. A tu jest takie cięcie od razu. No i to pytanie moim zdaniem jest wykładne, totalne. Jeżeli prezes zaprzecza istnieniu ludobójstwa, to taka organizacja nie powinna dostać pieniędzy. Choćby z tego powodu. No ale to już jest wielka polityka, która według mnie jest błędną polityką, bo ona prowadzi do daleko idących konfliktów, które nie uspokoją się, póki się nie powie prawdy. Tak było ludobójstwo? Trudno. Nie ma pociągania dzieci czy wnuków do odpowiedzialności za grzechy ojców, ale trochę pokory w tej sprawie powinno być. A czy ksiądz będzie może pisał do portalu braci Karnowskich w polityce? Nie piszę do portalu braci Karnowskich, dlatego że mi się nie podoba ten portal. A powiem dlaczego. Dlatego, że pewne rzeczy bracia sobie tam po swojemu, na swoje kopyto ustawiają. Zresztą nie chcę na ten temat poruszać, dlatego że przez pewien czas przedrukowywali z mojego blogu, co chcieli, a później zaczęli jednoznacznie. To znaczy, jak ja zacząłem krytykować Majdan, no to od razu była kontra. I to też jest taka pewna postawa pewnych grup politycznych, że no wszystko jest niby wolno w Polsce, ale do pewnego momentu jest ta poprawność polityczna, więc miałem tam parę wywiadów dla portalu, miałem wywiad dla w sieci też, dla tygodnika, natomiast świadomie wybrałem teraz tygodnik do rzeczy, dlatego że uważam, że tam jest największa swoboda w tej chwili. A przytem pisałem 7 lat do Gazety Polskiej, to mi zablokowano, ocenzurowano 2 razy felieton właśnie o rządzie Arsenija Jaceniuka. No więc Gazeta Polska mówi ciągle, że Gazeta Wyborcza kłamie i cenzuruje, ale jak przychodzi coś, to oni robią dokładnie to samo. No to albo jest wolność, albo nie ma tej wolności. No to nie może być tak, że jedne tematy wolno pisać, a drugich nie wolno pisać. No, także rozstałem się z Gazetą Polską, natomiast napisałem kilka tekstów teraz do rzeczy. Ukaże się 5 maja z tym po tej przerwie. Drugi mój felieton, duży artykuł do rzeczy o ludobójstwie Ormian, gdzie przypominam tą zbrodnię i z powrotem wracam do tematów kresowych między za 2-3 tygodnie. No ale to też jest taka sprawa, że dzisiaj bardzo często redaktor naczelny decyduje, co wolno, co nie wolno puścić. Mówimy wolność słowa, a redaktor ma telefon, wiecie, rozumiecie, tego nie puszczamy. No to co to za wolność słowa? Tak, wolność jest dla właścicieli gazety. Proszę tak, pana. Tak, to zgadzam się z panem posłem. Właściciel gazety dzwoni do redaktora, wiecie, rozumiecie, a on później dzwoni do dziennikarza i mówi to samo. No, taka jest wolność. Czyli, a jeszcze jedynym wolnym medium jest internet. No, to jest ostatnie wolne medium, czy można pisać. Proszę bardzo. Jest pan. Problemu od prawcy czyny szczucie Austriaków mieszają się Austriaków tak zwanej Galicji, prawda, do szczucia Polaków na Ukraińców, Ukraińców na Polaków, bo jak się zastanowić, jak sięgnąć po historii, to przecież trudno znaleźć dla mnie takie przykłady, jeżeli ministrami Galicji byli Polacy, ministrami spraw wewnętrznych byli w tej Galicji Polacy, ministrami do spraw Galicji samej byli też Polacy, Kłodowski, Gołuchowski, prawda, Potocki, niektórzy byli atakowani i tak dalej, i tak dalej. Istniał Uniwersytet Lwowski z językiem wykładowym, językiem polskim. Polska delegacja w parlamencie austriackim poparła pozycję posadową klęskę Austrii, praktycznie podparła całą monarchię. Także ja tutaj tego szczucia Austriaków
Polaków przeciwko Ukraińcom i tak dalej. Ja bym tego tak nie widział. Jest to, co mówił ksiądz, że prawda, Austriacy w pewnym momencie się zorientowali, że trzeba mieć bufora, tak jak Pułsudski mówił, w postaci Ukrainy między Rosją a Austrią. I chcieli mieć niepewnego sojusznika, mogli mieć niepewnego sojusznika w Polsce, które wiadomo, w którym kierunku mogło się zorientować, i mogli mieć jakieś państwo ukraińskie. Ponieważ ja mówię, ja tutaj żadnego szczucia austriackiego nie widzę. No nie mogę, dobrze, więc oczywiście... Jak to wchodził, prawda, do tego budynku, nad tym budynkiem jest jeszcze herb Galicji wisi. No dobrze. Znaczy po kolei może, po kolei proszę pana. Zabór austriacki był bardzo represyjny wobec Polaków do pewnego momentu, bo czym inny był zabór austriacki w pierwszej połowie XIX wieku, gdzie Polacy siedzieli w więzieniach i były powstania i były inne represje, a czym innym był, kiedy po klęsce w bitwie z Prusami Austria musiała, znaczy, musiała, czy chciała, czy nie widziała innej drogi, przekształcić się w państwo dualistyczne, czyli Austro-Węgry, to jest rok 1867, i dać autonomię poszczególnym prowincjom. I rzeczywiście prowincja pod nazwą Galicja i Lodomeria, bo taka była właściwa nazwa, otrzymała język urzędowy polski, bo Polacy byli mniejszością tutaj, w pewnych momentach byli większością, byli dominującą, była arystokracja, inteligencja i wiele, wiele innych rzeczy. I racja, rzeczywiście uniwersytety były w języku polskim i w Krakowie, i w Lwowie. Natomiast nie zmieniało to faktu, że Polacy zawsze mieli aspiracje jednak niepodległościowe, o czym Austriacy wiedzieli, i przeciwwagą dla nich byli Rusini. I dlatego nacjonalizm ukraiński, który narodził się nie w Kijowie, nie na Krymie, nie na Wołyniu, bo to były tereny rosyjskie, ale narodził się tutaj w Galicji Wschodniej, miał poparcie władz ukraińskich. I kiedy rozpadała się władz austro-węgierskich, miał poparcie. I to zawsze miał bardzo duże. Takim końcówką tego poparcia było to, że kiedy z kolei monarchia austro-węgierska się rozpadała, to był rok 918, Habsburgowie chcieli utworzyć Królestwo Ukrainy i na tronie we Lwowie osadzić jednego z Habsburgów, który miał taką popularną nazwę Wasyl Wyszywany. On miał chyba inne imię, już nie pamiętam, przyznam się, w tej chwili już wypadło mi z głowy, jak Otto chyba, ale nie jestem pewien. I on przyjął ten, stał się nagle gwałtownie Ukraińcem, bo liczył na to, że rzeczywiście powstanie państwo Ukraina. I ten Wasyl Wyszywany, dlatego że on nosił nawet stroje takie z tymi wyszywankami ukraińskimi, tak? Znaczy stał się nagle gwałtownie takim neofitą ukraińskim. I jak wspomniałem, kiedy się rozpadało państwo ukraińskie, Austriacy broń we Lwowie dali nie Polakom, to byłoby normalne, tylko dali Ukraińcom, czyli liczyli na to, że powstanie tu dalej państewko habsburskie, które będzie niezależne, buforowe, może bardziej buforowe. No więc poszli w tym kierunku. I dlatego wybuchło powstanie Orląt Włoskich, bo się nie chciano z tym pogodzić, że będzie Wasyl Wyszywany i że będzie Królestwo Królestwo Ukrainy z Habsburgiem na czele. Tak mniej więcej w skrócie. Natomiast rzeczywiście było też tak, że nacjonalizm ukraiński obrócił się przeciwko polskim urzędnikom na służbie austriackiej, bo w 1908 roku pierwszy zamach taki terrorystyczny to było zastrzelenie namiestnika Galicji, polskiego hrabiego Andrzeja Potockiego przez nacjonalistę ukraińskiego. To był pierwszy taki zamach odnotowany, że ktoś kogoś zastrzelił, w tym wypadku było jasno. Chodziło o to, że to był polski arystokrata, urzędnik austriacki,
i zastrzelił go Ukrainiec. Pobudek nacjonalistycznych, nie z jakichś innych rabunkowych, czy tam jakichś porachunków personalnych. Mi chodzi o jedno, że była sprawa bardziej skomplikowana niż samo szczucie. Bo to jest bardzo duże generalizacja i uproszczenie. No nie jest uproszczenie. Podczas wojny przecież ksiądz wie, że w 14 roku będzie rocznica, teraz weszli tu Rosjanie. Były stronnictwa moskalofilskie, a nie stronnictwa austrofilskie. Nie, nie, ale ja mówię, proszę pana, o czasach wyjściu do... Ja mówię o czasach, kiedy panowali tu Austriacy, bo w czasie I wojny światowej z kolei Rosjanie zaczęli tutaj manipulować na tych terenach, tylko oni uważali, że Ukraińcy to są tacy gorsi trochę Rosjanie, tak, których trzeba wcielić z powrotem do Rosji. Tylko ja mówię o genezie wsparcia Austriaków dla nacjonalizmu ukraińskiego. To jest ewidentne, bo popierali te stowarzyszenia, wspierali, a przeciwwaga miała być dla Polaków. Zresztą zasada dzieli i rządź nie została wymyślona przez Austriaków, tylko przez Rzymian, a w wielu częściach monarchii austro-węgierskiej Austriacy to stosowali. Oczywiście ten ruch nacjonalistyczny po upadku Austro-Węgier stał się niezależny w tym znaczeniu, że szedł własnym torem i dążył do utworzenia własnego państwa, a nie kolejnego jakiegoś marionetkowego państwa Habsburgu. Dobrze, jeszcze może jakieś pytania inne. Ja mam pytanie akurat do pana posła odnośnie tego, jak sądzi pan, jak daleko posunie się pan Putin. I tutaj była też taka nagonka w sumie na Rosję, ale Krym, jakby nie patrzeć, to w dużej mierze był rosyjski, jest rosyjskojęzyczny. I druga sprawa jest taka, że tam przeprowadzone zostały wybory, które poniekąd pokazały, że 80 czy 90% społeczeństwa była za Rosją. Tutaj pan się akurat śmieje, ale jednak ludność Krymu to są Tatarzy, tak, Rosjanie, rodowici i jakiś tam odsetek Ukraińców. Gdzie Rosjanie byli stroną dominującą. I teraz pytanie, czy po prostu ten Krym po prostu Rosji się tak jakby nie należał w stosunku do tego, jakie przemiany zaszły w związku z rozpadem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I teraz tutaj mam jeszcze jedno pytanie, czy Ukraina po prostu wtedy nie dostała za dużo? Bo ona zagarnęła tak jakby przecież Zakarpacie, tereny polskie, czyli te były te Kresy Wschodnie, dostali również rumuński Budziak, tam nie dostali oni po prostu za dużo wtedy tych terenów, żeby po prostu teraz to wszystko ogarnąć. I moim zdaniem tutaj za dużo po prostu mieli. No dobrze, ja może takie dwa zdania. Dobrze, dwa zdania. Myślę, że tutaj za chwileczkę też ksiądz dopowie do tego, bo takie pytania też padają na różnych spotkaniach. Ja uważam, bo na pierwsze pytanie pan powiedział, dokąd, prawda, może pójść pan Putin. Ja uważam, że dotąd, dokąd mu pozwoli, prawda, Europa, w szczególności tutaj Sojusz Północnoatlantycki, Stany Zjednoczone, no ale tak jak widzimy, się papią. Oni patrzą na swoje interesy, widzimy po Niemcach, prawda, również się północy. Widzimy po Francuzach sprzedawane statki, widzimy po prawda, Austriakach, czy szczególnie też Duńczykach, jak nas ogrywają pięknie przez wieprzowiny, nie? Widzimy, że nam nie wolno, mamy embargo, ale nasi, prawda, jak gdyby, no, sojusznicy w Unii Europejskiej, prawda, no, jesteśmy oszukiwani, trzeba powiedzieć jasno. Zaraz, kto jest kogo oszukiwany? Od kilku lat nie możemy sprzedawać wołowiny na Ukrainę. To się tym nikt nie zajmował? Tak, tak, ja to chciałem właśnie powiedzieć. Więc w związku z tym, się powiem... Ale nie można się 4 lata w opozycji i mówić, że się nic nie zrobiło. I brać pieniądze. No nie, ja myślę, że... Ja bym prosił, żeby... Ja mam prośbę, żebyśmy nie zeszli na politykę, bo jak zejdziemy na politykę, to jest po spotkaniu, bo to wtedy będziemy mówili o opozycji, o rządach i tak dalej, bo wolałbym się trzymać tematu głównego, Ukraina. No i, bo, bo, bo,
Znaczy to tak, naprawdę tak. Będzie bardzo ciężko. No to już jest po spotkaniu wtedy. Tak. Szanowni Państwo, ja tylko wypowiem się dwa zdania, na pewno długo nie będę tego robił, a chciałem do tego dojść, to tą narkotycję wspomniał. Więc z mojej strony, z punktu widzenia, ja chcę powiedzieć w ten sposób, że źle jest, że prawda, nasi sojusznicy nas pogrywają, prawda, i mam tu na myśli państwa partnerskie w Unii Europejskiej, te, które wspomniałem, i to jest źle dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorców, szczególnie embargo, który uderza w polskich rolników, i to mamy wszystkim z tego straty, tracimy my, tracimy miejsca pracy, tracimy zbyt, i te dolary nie wpływają do Polski, my się nie bogacimy, tak, czyli automatycznie no, stajemy jak gdyby no, na niższym poziomie, z kim będziemy teraz, gdzie będziemy sprzedawać, za chwileczkę dajemy jabłka i tak dalej, owoce. Więc w związku z tym nie mamy. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, oczywiście to jest takie moje zdanie, że no co z tego, że my pomagamy, my się angażujemy, my chcemy, a no, oni, prawda, wieprzowina, znaczy załóżmy wołowina nie jest kupowana od nas. No i jest nowy rząd, i ten rząd też jak gdyby nie wspiera. Natomiast myślę, że tutaj na pewno muszą państwa Unii Europejskiej, a w szczególności Sojusz Północnoatlantycki, jak powiedziałem, jeśli tutaj nie będzie twardej polityki stanowczej, to tutaj my nic nie zrobimy, no co my możemy? No i pojechaliśmy tam na Majdan, krzyczeliśmy, no i co? No uratowaliśmy Krym? Nie. No uratujemy tę chwileczkę za Ukrainę, że mamy miliardy dolarów? Nie, nie mamy. Więc w związku z tym dzisiaj jest sytuacja bardzo trudna, skomplikowana. Uważam, że to źle zostało zrobione, żebyśmy pierwsi wybiegli przed szereg. Natomiast tak króciutko chcę powiedzieć do tego, że niejednokrotnie, kiedy się pojawia polityk też i załóżmy, że jest 4 lata, tylko prawda narzekacie i tak dalej. Moje wystąpienie jest w internecie, można go znaleźć. Prawda, zdobywający wtedy premiery i tak dalej, nie tylko i inne wystąpienia. Natomiast ja tylko tak króciutko, dwa zdania jeszcze, ksiądz mi pozwoli, bo ksiądz jest głównym gdyby gościem i on odpowie na pytania, ale chcę powiedzieć o mnie tylko króciutko. Ja będąc 5 lat we Francji, założyłem firmę, która już jest dzisiaj 20 lat istnieje. Ja poszedłem do polskiego parlamentu, już jestem trzecią kadencję. Ja, żeby pójść do polskiego parlamentu na moje miejsce, w mojej firmie, gdzie zatrudniam 80 osób, musiałem zatrudnić, proszę pana, 3 osoby. Jednej płacę na to 4,5 tysiąca, drugi 3,5-3, to jest prawie 11 tysięcy złotych. A ja, jako parlamentarzysta, otrzymuję ze strony finansowej państwa załóżmy 9 800 złotych, z czego potrącenie podatku 30%, to daje 6 700 średnio przy całym. Wie pan, otrzymuję 6 700, a wydaję ja na innych ludzi, którzy praktycznie muszą mi firmę obsłużyć, praktycznie 11 tysięcy. Jaki mam w tym sens? Jaki biznes, tak? No ale kiedy ja kandyduję z 10 miejsca, z 11, 14 miejsca, ludzie na mnie głosują, zdobywam trzeci wynik w całym okręgu wyborczym, więc to jest mój obowiązek, żeby służyć ludziom. Więc pan na pewno tak pomylił innego polityka, tych, którzy rzeczywiście na tym chcą robić biznes, ci, którzy zarabiają na tym, bo ja nie. Ja automatycznie muszę tego dołożyć. Żona mówi, po co tutaj jest potrzebne? Sobotę, niedzielę ci nie ma, na wakacje nie możemy wyjechać, tak? Tutaj ktoś pilnuje tej firmy, ale nie tak jak powinien, prawda? Bo wiedzmy po szczególności tutaj, prawda, tych rachunkach finansowych to widać. Więc wie pan, no ja bym prosił, no, wpierw sprawdzić moją osobę, kim ja jestem, a wtedy mówić, to tak nie jest standardowo do każdego polityka. Ja wiem, że takich polityków jest mało. I tak jak teraz przedstawiłem, to można znaleźć na może na jednej ręce palców. Ale ja nie chciałem się tu chwalić, tylko przyjechaliśmy poruszyć ważny temat, który dotknął moją rodzinę, moją rodzinną miejscowość, która została, a przede wszystkim Wołyń i Małopolskę Wschodnią. I dlatego księże, proszę, może wyjść na pozostałe, bo księże, jak gdyby są spokojnie, znaczy, może tak, odejdźmy trochę od tej polityki, wejdźmy z powrotem na Ukrainę. Więc może tak odpowiadając na pana pytanie, granice obecnych państw, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego, są, można powiedzieć, obdarzone grzechem pierworodnym w tej postaci, że to są sztuczne granice w wielu wypadkach. Bo przecież Stalin, dzieląc te republiki, robił co chciał. Gdzie on tam się kierował? Jakimiś motywami narodowymi. Przecież to mógł spokojnie przyłączyć Białoruś do Litwy, czy Litwę do Białorusi, by nikt nie protestował, bo to jest jego wewnętrzna sprawa. Nigdy zresztą Związek Radziecki nie zakładał, że te państwa staną się niepodległe. I teraz przyłączenie do Krymu to była fantazja już nie Stalina, ale niejakiego pana Chruszczowa, który był Ukraińcem i który na 300-lecie ugody cara z kozakami, którą uczynił Chmielnicki, dał Krym tak dla fantazji Ukrainie. I to spowodowało, że w 1991 roku, jak się rozpadał Związek Radziecki, przyjęto granice Republik Radzieckich za granice niepodległych państw. I to nie tylko chodzi o Krym, chodzi o wiele innych terenów. W wypadku Ormian to jest Górny Karabach, czyli tereny zamieszkałe wyłącznie przez Ormian, ale należące do Azerbejdżanu. I dzisiaj w
ta enklawa ormieńska jest przyłączona do Armenii, a większość państw, prawie wszystkie, nie uznają, bo uważają, że te granice powinny pozostać nienaruszone. I tu jest kwadratura koła, powiem tak, że z jednej strony wiemy, że to są granice sztuczne, ale jak zaczniemy te granice zmieniać, to jest otwarcie puszki Pandory, bo wtedy Białorusini powiedzą, że oni chcą kawałek Ukrainy. Tu wspomniał pan słusznie, że jest przyłączona część Rumunii do Ukrainy. Orban, którego bardzo chwali polska prawica, wprost mówi, że nie poprze sankcji przeciwko Putinowi, chodzi o Węgry, bo jest mniejszość węgierska na Rusi Zakarpackiej. I tego, czego należy się obawiać, że to się zacznie wszystko kotłować. Czyli ten cały porządek podzielenia sobie granic według tych republik radzieckich może się rozpaść. Może rzeczywiście przed tym stoimy. Czyli może się okazać, że nie tylko Ukraina zmieni granice, ale Rumunia będzie się domagała, Węgry się będą domagały, jakieś Ormianie właśnie domagają się Karabachu i tak dalej. Natomiast jakie jeszcze jest jedno niebezpieczeństwo, które jest według mnie przemilczane w Polsce? To jest to, że ci wariaci, przepraszam za określenie, ze swobody i prawego sektora zaczynają mówić, że to my od Polski 19 powiatów chcemy przyłączyć, czyli dawne tutaj części, ten pas południowo-wschodni, Podkarpacie i Lubelszczyznę, tak? I jeżeli się tutaj Polska nie postawi zdecydowanie, to wcześniej czy później ktoś może powiedzieć, no to my będziemy przyłączać. I dlatego ja jestem za pozostawieniem starych granic, bo obawiam się, że ten proces zmieniania dzisiaj granic w Europie Środkowo-Wschodniej może spowodować całą falę konfliktu, gdzie nie będzie wina już Putina czy Obamy, którzy mogą mieć to serdecznie gdzieś, te nasze problemy, a państwa się będą kłóciły o te tereny. I to jest niebezpieczeństwo. Natomiast faktem jest, że Stalin se robił co chciał. On miał taką fantazję, nie wiem czy państwo to znacie z historii, że 6 lat po zakończeniu wojny, jak odkryto węgiel w okolicach Sokala, to odebrał Polakom tą część okolic Sokala i dał nam za to Ustrzyki Górne i Lesko i jakieś inne jeszcze Bieszczady. Czyli 6 lat jeszcze po wojnie była dobrowolna, przymusowa wymiana. My zabieramy wam tereny z węglem, a dajemy wam Bieszczady. No czy Bierut protestował, czy ktoś nie protestował, bo to był rząd komunistyczny. Więc takie zamiany były. Nawet się zachowały takie informacje, że Chruszczow chciał jeszcze ukraść w Polsce okolice Chełma, bo jego żona, Ukrainka, urodziła się na tych terenach mieszanych koło Chełma. I on, żeby sprezentować kochanej żonie, nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga żona jego, sprezentować tereny, to myślał o tym, że Polsce odbierze ten kawałek i da żonie jako prezent ślubny. No to były takie czasy. I to było wariactwo, że tych granic nikt nie szanował. A dzisiaj zmiana granic niestety grozi nam. Z tym, że ja wam powiem tak jeszcze, że proszę państwa, widziałem to w Jugosławii i wiem, że to nie jest zamknięta granica w tej chwili, granice w Europie są, bo przecież są tendencje separatystyczne. Szkotów ma być głosowanie. Może Szkoci zadecydują, że się oderwą od Wielkiej Brytanii. Katalonia się chce oderwać od Hiszpanii. W Belgii ciągle są problemy między Walonami a Flamandami. Jest tylko jeden naród, który się nie dzieli, tylko się łączy. No to są Niemcy. No i taka jest, taka powiedziałbym, konkluzja historiozoficzna, że... No może, ale wątpię. Praktycznie Niemcy raczej będą stalać. Z Opolszczyzną się będą chcieli połączyć. Odwiecznie niemiecką i tak dalej. Ale to rzeczywiście jest coś takiego, co grozi Europie. Że zmiany granic mogą nastąpić, tylko tego się należy naprawdę obawiać. Z dwojga złego lepiej, żeby pozostało już tak, jak jest, a nie ruszać tych granic. Dlatego działanie Putina, żeby to tak podsumować, jest w kierunku podzielenia Ukrainy. Niech sobie bierze każdy, co chce, a to spowoduje cały kocioł następnych zmian. To może jeszcze jedno czy dwa pytania i no, musimy kończyć. Przepraszam. Thank you.
No muszę tak podtrzymać to, co mówiłem, że Ukraina jest tak podzielona. Nawet napisałem, że taki jest pismo miesięcznik, księża oblacie wydają misyjne drogi. I oni co roku, co miesiąc poświęcają innemu krajowi. W tym majowym numerze jest Ukraina. I zwrócili się do mnie, żebym napisał o Ukrainie. Ja mówię temu redaktorowi, to się siedzę, ale ja muszę napisać to, co ja myślę, tak? A on mówi, no to niech ksiądz pisze, mówi. No i na co wyszło? Że dzisiaj, gdyby powiedzieć, czy jest jeden naród ukraiński, to trzeba z ręką na sercu powiedzieć, że takiego jednego narodu nie ma. W takim razie może być państwo, jak nie ma narodu. No właśnie, to już tutaj trochę pan ma rację, bo jest pytanie, co określa. Niestety, granice dzisiejszej Ukrainy podtrzymuje to, określiła fajka Stalina, bo on se tak to wykombinował. Odłączył Ruś Zakarpacką, która była 1000 lat w państwie węgierskim, a okresie między Węgrzy a Słowacji. Odłączył północną Bukowinę, później ten Krym, to już Chruszczow. Więc to już jest taka fantazja. I teraz jest pytanie, czy jeden naród? Nie ma takiego według mnie jednego narodu. Bo nawet jak ktoś się uważa za Ukraińca, to Ukraińcy ze Lwowa, z Charkowem nie mają nic wspólnego. I też jest pytanie, czy oni się uważają za Ukraińców. Ja byłem w Charkowie, tam moja rodzina też mieszkała. To jest miasto rosyjskie absolutnie. To nie ma co tu dyskutować w ogóle, że to jest miasto ukraińskie. Ono się znalazło ze względu na kaprys historii. Ale mogę to tak powiedzieć, że rzeczywiście stoimy jeszcze przed wielkimi problemami i nie da się Polski, która ma już w tej chwili prawie etniczny charakter swojego państwa, nie do końca, ale prawie ma, nawet przy podziałach politycznych, to my jesteśmy bardzo jednolici. Natomiast Ukraina jest ogromnym molochem. Proszę sobie przeczytać statystyki, ile tam jest różnych narodowości, ile jest języków używanych, ile jest innych. No i Szwajcarzy się trzymają 500 lat chyba, albo 600 razy jako państwo. Przy tylu językach, ale ich łączy pewna kultura. A tutaj niestety ani kultura, ani język, ani historia, ani polityka, ani wyznanie tych ludzi nie trzyma razem. Mogą się rozejść w pewnym momencie. Sytuacja napięta, czy dojdzie 25 do wyborów? No nie wiadomo, właśnie, też właśnie pytanie. To też jest na naszych oczach w ciągu miesiąca najbliższego się przekonamy, czy będą wybory, czy nie będą. Bo na razie może dużo wskazywać, że dojdzie do stanu wojennego, działań wojennych i wtedy wybory oczywiście nie będą się odbywały. To jeszcze jedno pytanie i już kończymy. A taka krótka informacja. No. Państwo tą książkę kupili na korytarzu, są książki sprzedawane. Tak, Państwo tak. Kupić i tutaj pan, tutaj ksiądz podpisze, no. Także je w razie książkę zapraszam. Jeżeli może pytań nie ma, to ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, że ja prowadzę stronę internetową, bardzo prostą, isakowicz.pl, bo Ormianie mają ten zwyczaj, że używają dwóch nazwisk, więc ja, to jest dla mnie kłopotliwe, ale używam jako isakowicz.pl i tam prowadzę te działy swoje, masę mam tam też tekstów, blogi swoje, ale te działy Kresy Wschodnie, Ludobójstwo, Kościół Ormiański, Fundacja Brata Alberta, tam dużo rzeczy daję, tam jest dość dużo teraz wejść na tą stronę. Piszę do jakich gazet? No piszę do rzeczy w tej chwili, do tygodnika. Znaczy rozpocząłem dopiero tą współpracę i systematycznie będę te teksty pisał. Później na portale internetowe, bo uważam, że dzisiaj, żeby dotrzeć do młodzieży, to trzeba internet działać, więc piszę do działu Historia na wirtualnej Polsce, jak otworzycie wirtualną Polską pod wiadomości, jest taki dział Historia. W tej chwili są dwa moje teksty tam umieszczone, czyli Jan XXIII i Ludobójstwo Ormian. Piszę stałe felietony do portalu prawy.pl, który mi się wydaje najbardziej taki niezależny, i do RMF24. A to dlatego do RMF-u, bo dużo ludzi czyta, a nie utożsamiam się z poglądami Radia RMF. Niemniej jednak piszę tam na tematy już takie bardziej religijne, społeczne, które są. No i do tych misyjnych dróg też, to jest miesięcznik Księży Oblatów. No i to nie chodzi o to, żeby pisać dla samego pisania, tylko uważam, że w dzisiejszych czasach jest problem z dostępem do, niby jest internet, można kupić co się chce, ale rzeczywiście wolność słowa jest bardzo ograniczona ze względu na naciski i polityków, i właścicieli redakcji. Więc jeżeli by ktoś chciał
coś, żebym jeszcze dopowiedział, to proszę tam napisać na moją stronę, jest kontakt. Ja oczywiście to czytam, nie jestem w stanie wszystkiego odpisywać, ale staram się później to jednak poruszać. I czy wysłać jakieś linki, czy jakieś ciekawe materiały, gdzie by ktoś coś mógł doczytać. Bo tak uważam powinno być, żeby korzystać później spotkanie z krótkiej godziny, dwie, a później inne sprawy. Ja bardzo serdecznie dziękuję za możliwość bycia w waszym mieście. Cieszę się bardzo, że pomimo soboty tyle osób jest, że mogliśmy porozmawiać. No to myślę, jakoś będzie wzajemnie służyło temu. Miasto wasze jest historyczne. Dużo się wtedy od księdza Infułata dowiedziałem. No ale z przyjemnością po raz drugi przyjechałem. Dziękuję bardzo. I my państwu też dziękujemy za przybycie serdecznie i myślę, że na pewno podziękujemy księdzu Tadeuszowi Zakrzewskiemu prawami za to, że przybył do Zielonego. Jakieś państwa... Tak, jeżeli ktoś państwa się podpisać autograf, otrzymać od księdza na książce, to bardzo prosimy tutaj przyjść i sobie... Na pewno jeszcze przyjdziemy do Brzozowa kiedyś, to nie ostatni, pierwszy, ostatni raz, także na pewno dziękuję bardzo.